Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie na kanale Periodista Marta. Niedziela 27 października, 16 stopni w cieniu i żal byłoby nie wyjść, nie przejechać się i nie popatrzeć jeszcze na te osadki żółtych, czerwonych, pomarańczowych, brązowych liści. Zapraszam was jeszcze na taki jesienny vlog, zupełnie luźny, nie ma żadnego przewodniego tematu. Jest po prostu rowerowe spotkanie. Ładne widoki, pasja, pure passion, jakby powiedzieli anglojęzyczni, albo pura pasión, jakby powiedzieli hiszpańskojęzyczni. Let's go, yo. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'm a... Urzekająca jest ta pogoda dzisiaj, naprawdę. Jest aż za gorąco w rękawiczkach, ubrałam z długimi palcami. Spotkałam kolegę, Darka. Jedziemy sobie takimi szutrami. Jechaliśmy z Morąga, z nad jeziora, w kierunku Gulbit. Z Gulbit teraz do Bogaczewa szutrówką, którą widzieliście przed chwilą. Jedziemy sobie do Bogaczewa, a później ja z Bogaczewa szutrami przedostanę się do Krytowin, bo tam umówiłam się z rodziną, taka niedziela luźna. Wiecie, tu się pokręcić, tam się spotkać, tam posiedzieć, tam się czegoś napić. Po prostu wszystkiego po trochu. A aktualnie wjeżdżamy do wsi Bogaczewo. Work nine. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look. Wystąpisz na moim kanale YouTube Periodista Marta. Subskrybuj, komentuj, ok? I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. No i buszuję sobie teraz w miejscowości Kretowiny. Spotkałam się tutaj z rodzinką. Wypiłam kawkę, jak widzieliście. I teraz jeszcze sobie tutaj spędzimy trochę czasu. Oni pospacerują, ja pojeżdżę. Wow, ale światło. A, słońce niziutko. Ale jest pięknie. To już jest też taki moment, że trzeba podsumowywać powoli sezon. I powiem wam, że pomimo, że dzisiaj jest taka ładna pogoda i tak bardzo sprzyja jeździe na rowerze, to jak się spojrzy w takie długoterminowe prognozy, to widać na nich, że będzie o wiele gorzej, że naprawdę trzeba się będzie już z tym trenażerem przywitać. No i tak sobie też myślę, jaki ten sezon był, czy był udany, czy zrobiłam to, co chciałam, czy przyniósł mi radość, satysfakcję. No i to jeszcze pewnie o tym poopowiadam tutaj, natomiast na razie zbieram myśli, zaczynam sobie podsumowywać, ale też jedno wam mogę powiedzieć, że bardzo dobrze mi się jeździ teraz, we wrześniu, w październiku. Tak jakby teraz przyszła do mnie taka forma, która sprawia mi radość. Może to jest taki moment w roku, w którym dobrze mi się jeździ. No i op, bym się przewróciła jeszcze na koniec sezonu. I no aż szkoda, że się skończy ta pogoda taka. Widzicie mnie na krosie Eskerze. Było o nim parę materiałów. Ja mam takie mieszane co do niego uczucia. Na razie mogę wam powiedzieć, że nie sprzedaję tego roweru. Ma on swoje wady, ale jakby na razie uznałam, że skoro moim takim ulubionym rowerem jest rower szosowy, to wolę w najbliższym czasie kupić sobie szosę, a zostawić ten rower jako rower taki drugi. I jeżeli mam inwestować jakieś pieniądze w rower, to wolę, żeby je zainwestować w szosę. Dużo tu się przetoczyło różnych dywagacji na kanale na temat tego, czy sprzedać, nie sprzedać, co z nim zrobić, co tu usprawnić, żeby lepiej jeździł i tak dalej, i tak dalej. Wiem, że ten temat chyba emocjonuje bardziej was niż mnie,
Ale na razie ten cross zostaje, a będę się przymierzała do zakupu nowego roweru szosowego ewentualnie. Może w przyszłym sezonie, może jeszcze w następnym, zobaczymy. Może musiałam trochę pokrytykować i też jakby szczerze wypowiedzieć się na temat tego roweru, żeby go może bardziej polubić albo zaakceptować te wady, które on ma. Więc dobrze mi to zrobiło, a wy mieliście temat do dyskusji, bo żaden inny film nie ma tylu komentarzy, co ten o Crossie SKR 6, więc to jest fenomen absolutny, który mnie trochę dziwi, ale okej, skoro tak, to chyba muszę to przyjąć. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego materiału, to już wszystko dzisiaj. Subskrybujcie kanał, zapraszam Was bardzo serdecznie, bo będzie się działo na kanale. Nie obawiajcie się zimy i tego, że będzie trochę kolarski świat jednak zamierał. Bądźcie ze mną, a jeżeli Wam się podoba to, co robię, jeśli to doceniacie, to pamiętajcie, że zawsze możecie wesprzeć mnie na przykład jednorazowo dowolną wpłatą za pośrednictwem Suppi. Nie musi to być subskrypcja miesięczna, może być po jakimś fajnym materiale albo momencie, w którym po prostu możecie. Do zobaczenia. Ciao, ciao, dziękuję.